Marc Lemaître, dyrektor generalny do spraw polityki miejskiej i regionalnej Komisji Europejskiej, odwiedził województwo świętokrzyskie na zaproszenie Stowarzyszenia Rozprawy o Europie, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Głównym celem wizyty były rozmowy dotyczące polityki spójności i polityki regionalnej Unii Europejskiej po 2020 roku. Zależało nam na tym, żeby zaprosić pana dyrektora Marca Lemaître'a przede wszystkim dlatego, żeby umożliwić rozmowę między z jednej strony urzędnikami Komisji Europejskiej, którzy przygotowują założenia polityki spójności. Ta polityka ma zostać zaprezentowana na początku maja i od niej będzie zależało, ile pieniędzy będzie mogło trafiać do takich regionów jak Świętokrzyskie w kolejnych latach. Wiemy, jak ważne są środki europejskie tutaj w regionie, w samych Kielcach, jak wiele dzięki temu się zmienia i zależy nam na tym, prawdę mówiąc, żeby to finansowanie się jeszcze nie skończyło, więc jest taki dobry jeszcze czas, żeby można było pokazać, co zostało zrobione tutaj w regionie, a z drugiej strony dać taką okazję samorządowcom, przedsiębiorcom, także młodzieży, do tego, żeby powiedzieć, co jest potrzebne, jakie są oczekiwania. W Centrum Kongresowym Targu w Kielce Marc Lemaître wziął udział w dialogu obywatelskim. Razem z samorządowcami oraz przedsiębiorcami dyskutowali o przyszłości unijnego budżetu, zwracając uwagę na potrzeby naszego regionu. Usłyszeliśmy bardzo istotny sygnał, że pieniądze europejskie dla takich regionów jak Świętokrzyskie wcale się nie kończą, że mimo, że tę perspektywę będziemy wydawać do 2023 roku, to przed nami są kolejne pieniądze. Udało się odczytać kilka takich najważniejszych kierunków. Te pytania, które dotyczyły małych i średnich miast, których wiele jest w regionie świętokrzyskim, że te pieniądze, że mogą liczyć na pieniądze. Widać, że większe akcenty chociażby będą położone na kwestie dotyczące polityki obronnej czy migracji. I tutaj Polska będzie musiała też mocno zawalczyć o te kwestie, chociażby dalsze finansowanie infrastruktury komunikacyjnej. Oprócz wydawania pieniędzy na infrastrukturę będą te silne komponenty społeczne, takie, które pomagają ludziom zmienić swoje otoczenie, nabyć nowych umiejętności, czy także doprowadzić do wyrównania pewnych różnic, które powodują wykluczenie. Następnie w murach Filharmonii Świętokrzyskiej, tym razem z udziałem studentów i młodzieży szkół średnich, toczyły się rozmowy na temat założeń polityki Unii Europejskiej wobec młodych. Przedstawiciel Komisji Europejskiej zapoznał się z osiągnięciami start-upów z regionu, innowacyjnych małych firm oraz najbardziej aktywnych szkół zawodowych. Pan dyrektor okazał się być bardzo takim otwartym speakerem, a zwłaszcza to spotkanie z młodzieżą pokazało jego dużą otwartość, taki dystans do siebie. Tematyka Unii Europejskiej, integracji jest jednak dosyć trudna i to, żeby zaciekawić młodzież, to rzeczywiście trzeba było pokazać to prawdziwe swoje ja, a nie tylko wygłosić parę takich eurokratycznych formułek. Także myślę, że to się udało i na pewno młodzi wyjdą tacy zbudowani, zachęceni do działania. Unia Europejska daje duże możliwości. Nie zawsze o tym wiemy. To dzisiaj nawet wybrzmiało w jednym z głosów, że często nawet młodzież w mniejszych miejscowościach nie ma świadomości, jakiego rodzaju programy Unia Europejska oferuje. Także tutaj potrzeba tej pracy takiej popularyzatorskiej, większej ilości informacji. Podczas dwudniowej wizyty w poniedziałek 5 marca dyrektor generalny przebywał także w Starachowicach, gdzie przedstawiono mu, jak realizowany jest przez władze miasta jeden z ciekawszych w regionie projektów rewitalizacyjnych. Podsumowując wizytę, Marc Lemaître podkreślił, że województwo świętokrzyskie jest miejscem bardzo żywym, pełnym energii i wizji na przyszłość. Jako Komisja Europejska będziemy towarzyszyć w dalszych pracach nad tym, aby jak najlepiej budować przyszłość tego regionu.